Dawid, zajmujemy drugie miejsce na turnieju we Włoszczowie. W finale musieliśmy uznać wyższość drużyny z Radomia. Jak ty oceniasz to spotkanie? No na pewno Radom był dzisiaj zespołem lepszym od nas. Popełnialiśmy dużo błędów, ale myślę, że to nie wynik jest najważniejszy w tym turnieju, bo najważniejsze jest to, żebyśmy się już wdrażali powoli w sezon, bo za miesiąc już zaczynamy rozgrywki i to jest dopiero nasze gdzieś tam drugie granie. Więc myślę, że najważniejsze jest to, że po prostu poczuliśmy taki rytm meczowy i mogliśmy spokojnie sobie tutaj rozegrać turniej bez jakiejś większej presji. Dawid, to jest drugie granie po meczach z Asseco Resowią Rzeszów. No jak to granie wygląda na miesiąc przed startem Plus Ligi? No na pewno jeszcze mamy wiele pracy do zrobienia, bo widać, że na pewno na zagrywce dzisiaj popełniliśmy bardzo dużo błędów, czy też w przyjęciu nas tutaj szczególnie rozgrywający tam gdzieś pociągnął, ale myślę, że z treningu na trening będzie coraz lepiej, za tydzień mamy kolejne spotkania i to jest ważne, żeby teraz po prostu poczuć ten rytm i poczuć ten rytm. To jest najważniejsze moim zdaniem teraz. Powiedz mi, jak ty się czujesz, bo jesteś nowym zawodnikiem w drużynie, ale ta twoja współpraca z Maćkiem Fijałkiem czy z Marcinem Komendem już wygląda całkiem nieźle. Jak ty się odnajdujesz w tej drużynie? No na pewno bardzo fajnie. Nie poczułem tego, że jestem najmłodszy póki co w tej drużynie, chociaż chłopaki pewnie dadzą mi poczuć w swoim czasie. Natomiast w drużynie jest bardzo fajna atmosfera, a z chłopakami też nie jest się ciężko zgrać, bo reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom i to tylko tak naprawdę ja czekam na piłkę, a oni już swoje zrobią.